Znajdujemy się na terenie pokopalni Kleofas, który przez poprzednie kilkadziesiąt lat leżał tak naprawdę niezagospodarowany, zarośnięty chaszczami, pełen wysypywanych tutaj śmieci, jakichś wielkogabarytowych odpadów, ponieważ był to teren, którym nikt się nie opiekował. Przed kilku laty od Skarbu Państwa nabyło ten teren miasto Katowice i możliwe było zrealizowanie tutaj rewitalizacji takiej, aby mieszkańcy mogli z tego terenu na co dzień korzystać. Kiedyś ten staw służył tutaj mieszkańcom, służył górnikom. W miarę to było zagospodarowane, no ale od kilkunastu lat niestety popadło to w wielką ruinę. Udało się pozyskać ten teren do zasobów miasta. Dzisiaj zarządza tym terenem Zakład Zieleni Miejskiej, no i przede wszystkim rewitalizacja za prawie 2 miliony złotych, czyli na powrót oddanie tego miejsca mieszkańcom, po to, aby mieli możliwość spędzania wolnego czasu, aby mogli tutaj w sposób bezpieczny przebywać. Wywieziono stąd naprawdę hałdę śmieci, hałdę gruzu, jakichś starych odpadów, być może po kopalni, może takich rzeczy, które tu mieszkańcy, czy no, niekoniecznie Katowic, podrzucili. Wykarczowano częściowo dziko zarastającą roślinność, dokonano paru nowych nasadzeń, ponieważ starano się stąd nie wycinać drzew, które tutaj już po prostu rosły, utwardzono ścieżki, stworzono kilka urządzeń do zabawy dla dzieci, a także nad samym stawem stworzono podest, na którym można opalać się latem i miło spędzać czas nad wodą. Jest także zejście do stawu, które na pewno wędkarzom, którzy tutaj nad ten staw przychodzą, ułatwia życie. Projekt ten został stworzony poprzez budżet obywatelski, czyli on wyszedł od mieszkańców. Dwukrotnie była próba, że tak powiem, głosowania na tym, za drugim razem się udało i z tego się bardzo cieszę. No i to też pokazuje, jak głodni jesteśmy jako mieszkańcy Katowic tego typu realizacji, tego typu terenów zielonych. I to nie tylko staw Kozubek pokazuje, ale pokazuje wiele innych naszych realizacji w Katowicach, z których mieszkańcy ochoczo korzystają. Staw Kozubek to jest staw, którego nazwa wzięła się od nazwiska jednego z nadsztygarów na byłej kopalni Kleofas z dwudziestolecia międzywojennego, który tutaj jako nadsztygar miał swój majątek ulokowany. No i od nazwy Antoniego Kozubka ten staw taką ma w tej chwili nazwę. Podczas tworzenia tego projektu udało nam się dotrzeć do rodziny, do potomków pana Antoniego. No i w taki sposób myślę, że też ten staw uzyskał z powrotem swoją historię takiej ludzkiej twarzy. Dobra, to słuchajcie, Zerówka, siadajcie przed jeżem, bo go zakłaniacie, urośliście niesamowicie.